kiedy się możemy spodziewać transferów? Czy coś już jest na rzeczy? Jesteście po słowie z jakimiś zawodnikami? Czy na razie to wszystko z sprawą otwartą? Kandydatów mamy na pewno, ale trzeba to wszystko finalizować. To musi być konkretnie, szybko, sprawnie załatwione, bo wie pan o tym, że dzisiaj zawodnika mamy, a jutro go rano możemy nie mieć. Taka jest piłka i nie tylko my się ludźmi interesujemy, ale inne zespoły też. Ile wzmocnień możemy się spodziewać w Rysowi? Ile pan oczekuje zawodników, żeby dołączyli do tego klubu? Trudne pytanie. Ale bardziej to jest 10 czy 2? Odeszło od nas 12 ludzi, przyszło 3. Czyli 9. Mogę panu odpowiedzieć w taki sposób na to pytanie. Matematyka prosta. 9 zawodników potrzebuje trener Mirosław Hajdo, żeby rywalizować na poziomie pierwszej ligi skutecznie. Dokładnie tak. Dziękuję. Powodzenia. Dziękuję.